Witam serdecznie na kanale Beats Power. Z tej strony Hubert, a dzisiaj mija mój 10 dzień masy. Znaczy dokładnie to jest 10 dzień masy. Zacząłem 1 października, dzisiaj mamy 10. No i tak, co powiem. Jeszcze chyba ani razu nie dobiłem 4100 kalorii. Staram się jeść w okolicach do 4000. Staram się trzymać białko na jak najwyższym poziomie. Zazwyczaj jest to około między 170 a maksymalnie 200 gram białka. No i tam na węgle, na tłuszcze nie patrzę, nie zwracam aż tak bardzo uwagi, najważniejsze dla mnie jest białko. No i żeby to jakoś za szybko nie szło na tej wadze, na ten moment, po 10 dniach, na wadze mam 1,5 kg więcej, ale nie o tym w tym odcinku. Mam takie problemy z barkami, no ciężko nazwać problemem, chociaż nie, no są, jest to problem. Strasznie mi strzykają barki, po prostu chrupią mi, cały czas mi mięśnie przeskakują. I zobaczyłem, dowiedziałem się, że mam bardzo słabą mobilność w barkach i chciałbym to poprawić. No nie powiem, że nie przykładałem się nigdy za bardzo do rozgrzewki, do rozciągania, czy no po prostu do takich rzeczy i chciałem to wszystko nadrobić. Zobaczyłem sobie całkiem ciekawy film Seby Kota, Zapomniane mięśnie, fundamenty barków. No i co? Obejrzałem, spodobał mi się. Sprawdziłem też swoją mobilność w barkach, zaraz wam pokażę. Mobilność w barkach mam naprawdę słabą. Niby mógłbym się oprzeć o ścianę, ale oprę się o lodówkę, też jest prosta. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby usiąść tak, żeby dupą dotykać ściany, bądź tak jak ja, lodówki i oprzeć plecy. Powinienem móc dotknąć moimi dłońmi, mając wyprostowane ręce, powinienem móc dotknąć lodówki. No i sobie to sprawdziłem, no i brakuje mi dosyć sporo. Nie nagrywałem tego, więc nie wiem dokładnie ile mi brakuje, zobaczę sobie na wideo. Ale wydaje mi się, że to naprawdę dużo. No i tyle. Jest naprawdę słabo. Zrobimy jeszcze z innego kąta. Więc można powiedzieć, że jest totalna klapa. No i co? No trzeba to poprawić. Pierwsze ćwiczenie polega na tym, żeby wziąć sobie jakiś kij, w moim przypadku jest to kij od miotły. Najlepiej, żeby był leciutki, no i w miarę długi. Łapiemy kij trochę szerzej niż rozstaw naszych barków i leżąc na ziemi, mając ręce przed sobą wyprostowane, robimy wznosy nad głowę. Najlepiej, żeby głowa była oparta o ziemię lub ewentualnie patrzeć przed siebie, nie ciągnąć szyi do góry i tak samo nie wyginać przy tym pleców. Robimy takie wznosy ze spięciem na górze, przytrzymujemy. No i w ten sposób zrobię sobie po prostu 3 serie. Nie tłumaczę żadnego z tych ćwiczeń, co one dają, jak dokładnie, idealnie je zrobić. Bo po prostu dam link do Seby filmiku, będzie wszystko po prostu w jego filmie. On to fajnie wszystko wytłumaczył. Nie będę tłumaczył to po prostu jeszcze raz. Po prostu link w opisie, możecie wbić, zobaczyć. W drugim ćwiczeniu chodzi o to, żeby leżąc na ziemi, w takiej oto pozycji, podnieść w moim przypadku hantla, ale najlepiej robić to ćwiczenie z ketlem. Hantel podnosimy nad głowę i mając prostą rękę, odchylamy ją za siebie. W ten sposób rozciągamy klatkę piersiową, poprawiamy jej mobilność i to ćwiczenie wzmacnia również nasze rotatory. Ogólnie pokazuję te wszystkie ćwiczenia, ze względu na to, chcę tak jakby zdać relację. Chcę tak porobić przez przynajmniej miesiąc i zobaczyć, czy są duże różnice. No na ten moment mam coś takiego, że właśnie potrafię, jak wstaję rano z łóżka, to już od samego rana mi po prostu barki strzelają w każdym miejscu po prostu. No i no jest to, nie powiem, że nie, jest to denerwujące. Czasem mam takie coś, że po prostu potrafię tylko wstawać z kanapy i opierając się ręką o kanapę, odpychając się przy wstawaniu, potrafi mi coś na przykład mocniej strzelić i to potrafi czasem zaboleć. Kolejnym ćwiczeniem jest, nie umiem nazwać tego ćwiczenia, nie wiem, czy jest na to jakaś nazwa, ale po prostu, może pokażę. Dajemy ręce do tyłu, w ten sposób, cały czas napięte, pchamy ręce jak najbardziej do góry. I tak, zaczynamy od takiej pozycji i idziemy sobie powolutku. Cały czas napierając w tą stronę, tutaj zmieniamy rotację i kończymy z rękami
przed sobą. No i chwilka przerwy, może tak, bo nie wiem, czy to będzie widać wszystko na kamerze. No i później już od tej pozycji podnosimy ręce i zaczynamy powoli iść w tą stronę. I tak samo tutaj zaczynamy obracać. No mi przy tym wszystko strzela, całe barki. Po prostu wszystko mi tam chrupie, przeskakuje. No jest to nieprzyjemne, ale mam nadzieję, że skuteczne. Kolejne ćwiczenie jest na rotatory. Stawiamy tak rękę, tak żeby było mniej więcej równo. I tutaj robimy sobie kąt prosty. I mając kąt prosty w ręce, jedziemy w dół. I robimy sobie takie serie. Na jedną i na drugą rękę. Pamiętamy kąt 90 stopni, żeby był zachowany i ręka starać się, żeby była prosto. To jest ostatnie ćwiczenie, które mogę zrobić tutaj, w domu. Zaraz przenoszę się na siłownię, to widzimy się za chwilę. Jestem na siłowni, zostały mi jeszcze ostatnie ćwiczenia, łącznie jeszcze 4 ćwiczenia do zrobienia. On tam to pokazywał w trochę innej wersji, na dwóch gumach, ściągając je na krzyż w ten sposób. No, ja niestety mam 2 gumy, ale 2 różne opory, nie mam 2 takich samych. I też nie miałbym za bardzo tutaj zawiesić, żeby sobie robić krzyżowo. I ja po prostu to zmienię na ćwiczenie, żeby przyciągać za głowę, które też znam. Sam kiedyś robiłem je. Fajnie wchodzi na tył barków. I na rotatory. Jesteśmy w takiej pozycji. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale chyba tak. I mocno za głowę. No i to tak samo. 3 serie na maksa. Podczas ściągania ważne jest to, żebyśmy mieli ręce mniej więcej prosto. I tak samo też kąt 90 stopni, a później poluźniamy gumę. No i w ten sposób pracujemy, ściągając tak samo całe ręce do tyłu. Czyli robimy tak, znaczy to może nie aż tak, ale dotąd. I ściągamy, trzymając chwilkę i robimy takie serie. To jest ostatnie ćwiczenie, ściskanie żołnierskie z gumami, z ciężarem na gumach. Polega to na tym, że przez to, że mamy ciężar na gumach, sztanga nam się tak jakby kołysze, buja, nie jest stabilna i my uczymy się stabilizacji. Będę tak robił przez miesiąc, ewentualnie nawet dłużej. Za miesiąc dam relację, co z tego wynikło. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zasubskrybujcie ten kanał. Możecie zostawić dzwoneczek, jakiś komentarz miły, albo nawet nie miły, po prostu komentarz. Niech bic będzie z Wami. Nara.